Nie, naprawdę, nie szanuję podejścia YouTube'a, bo to podejście powoduje, że ludzie sami na nich będą psioczyli, nie? Znaczy będą, już psioczą. Dobra. No, jakbym miał 8 staków... No, to... Ale łatwa paleta. To bym go tu zrobił. Tam poszedł. To. Ok. Tesiak, witam serdecznie. Oj, boilover. Już ktoś mi tam biega. Dobra. Okej. Nie, za nią nie idę, bo jest obsesją. Łatwo. Spierdzielaj. Dziękuję. Brawo! Gratuluję. Ferembus, siemaneczko, witam serdecznie. No dobra. Where? Siema. No dobra, chodźmy za nią. Brawo! Chciałem pozdrowić mojego ulubionego starego pierdziela z pracy. To znaczy, co tym razem, Tesiak? Co tym razem? Przyczepia się za żarty o na przykład innych karnacjach u ludzi, a dawniej to olewali. Znaczy, wiesz co, Dark? Bo to jest generalnie problem obecnych czasów. To znaczy, jakbyś był, nie wiem, że tak to ujmę, sponsorem YouTube'a, i ty byś był głównym takim finansistą jego, jakbyś powiedział, nie chcę żartów o, nie wiem, blondynach, ale o wszystkim innym mogą być. No to oni by musieli tak zrobić. A że o pewnych rzeczach można, a o innych nie można, no to sam pewnie domyślasz się, jakie grupy ludzi, czy też etniczne, tego YouTube'a finansują. Kurde, ona nie... Lol, co ona odwala? Zupełnie niestandardowo się zachowuje. Jak ktoś obrazi białych, to jest git, jak nazwę, to źle. No, to wszystko kwituje się do tego, co ci przed chwilą powiedziałem. Nie wiem, ile ludzie przesadzają z tym rasizmem w tych czasach. Ale ludzie przesadzają z tym rasizmem w tych czasach. Znaczy, doszliśmy do czasów, gdzie każdy każdego nienawidzi. Bo... Albo ty jesteś, nie wiem, bo masz długie paznokcie. A, bo ty, kurde, lubisz Justina Biebera. Dobra, też nie przepadam za nim, hehe. Ale no, generalnie jakieś straszne skrajności mamy w dzisiejszych czasach, nie? No dobra, to było ambitne, ale nie wyszło.
No tu na szaku nie masz palety, bo pierwszy ziemniaczek ją ściągnął bardzo, 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 bardzo szybko. Tu powinna być paleta. Nois! Nois! Siema oni please, siemaneczko Buller, witam serdecznie, leci w kolejkę. Mnie wkurza to, że w bajkach na przykład białe postacie są nagle czarnoskóre. Tak, to jest mega irytujące. Wiecie, no na przykład jest postać, która zawsze była białej karnacji, no to zostawmy ją w białej karnacji, nie? Jest postać, która może być, że tak tu ujmę, czarnoskóra, no to zostawmy ją czarnoskórą. Są takie. Tato się prosi przez cały mecz, naprawdę. Boli mnie czarnoskóra Arielka, a ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię. Dziel i rządź, kiedy skłócisz ludzi ze sobą, to łatwiej nimi rządzić. Tak, to prawda, Buller, to prawda. Siema. No nie, to nie miało szans wejść, a nie miałem ogona w tym momencie. Nice. Netflix, nie ma postaci czarnoskórnej w bajce rasizm. Coś w stylu manga, anime, Netflix adaptation. No, coś w tym stylu, marynarzu. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę, tego się nie spodziewałem.